Pozdrowienie od Carlitosa, trenerskie powroty, a do tego skróty dwóch meczów rozegranych w środku tygodnia. To wszystko na początek pierwszoligowego maratonu, jaki właśnie dziś rozpoczynamy. W naszym magazynie więc podwójna dawka smaczków i ciekawostek, bo zapowiemy dziś zarówno 26, jak i 27 kolejkę Fortuna pierwszej ligi. A zaczynamy tradycyjnie, czyli od najpiękniejszego gola poprzedniej kolejki. Głosami naszych widzów to miano zgarnęło trafienie Bartosza Jarocha z Resowi. Teraz czas na wtorkowe i środowe granie Fortuna pierwszej lidze. Najpierw jesteśmy w Tychach, gdzie GKS w bardzo ważnym meczu podejmował zespół Radomiaka. Mecz był podwójnie istotny i wyjątkowy, zwłaszcza dla Tyszan, gdyż łączył się on z jubileuszem 50. rocznicy powstania klubu. GKS w tym meczu w okolicznościowych koszulkach, a jeśli chodzi o boisko, pierwsze minuty spotkania przebiegały dość spokojnie. Po nieco ponad kwadransie do ofensywy rusza Radomiak. Na strzał lewą nogą decyduje się Angielski, ale piłka poszybowała niewiele ponad bramką. Teraz już końcówka pierwszej połowy. Niezła akcja Kacpra Piątka. Dogranie w pole karne, a tam Jakubik fauluje Lewickiego, za co arbiter wskazuje na 11 metr. Do wykonania rzutu karnego zabiera się Łukasz Grzeszczyk. Mocny strzał w środek bramki kapitana GKS-u i Tyszanie tuż przed przerwą obejmują prowadzenie. Zanim jednak piłkarze zeszli do szatni, w doliczonym czasie jeszcze jeden istotny moment. Mateusz Radecki dość ostro potraktował Lewickiego. Arbiter decyduje się na pokazanie piłkarzowi Radomiaka żółtej kartki, a dla Radeckiego było to już drugie indywidualne napomnienie w tym spotkaniu, więc przyjezdni całą drugą połowę będą musieli grać w osłabieniu. W drugiej części podwyższenia przewagi szuka GKS. W bocznym sektorze Grzeszczyk zagrywa do Kacpra Piątka. Ten wpada w pole karne, oddaje strzał, ale dobrze interweniuje Kochalski. Również z dobitką poradził sobie golkiper. Radomiak mimo gry w osłabieniu do samego końca szuka choćby jednego punktu. 70. minuta. Tyszanie wybijają piłkę z pola karnego, ale błyskawicznie na strzał z powietrza decyduje się Gąska. Potężne uderzenie i futbolówka trafia w poprzeczkę. A to już doliczony czas. Jedna z ostatnich prób Radomiaka. Wrzuca Filipę Nascimento. Akcję zamyka niepilnowany Dominik Sokół, ale doskonale broni to Konrad Jałocha, ratując swój zespół. GKS inkasuje ważne 3 punkty i w dobrych nastrojach może świętować 50. urodziny. Zaległości z 22. kolejki nadrabiano natomiast w Gdyni. Arka podejmowała Brugbet Termalike, czyli lidera wracającego do gry po ponad miesięcznej przerwie. W pierwszej połowie obie drużyny aktywne w ofensywie, a najlepszą szansę mieli w 25. minucie gospodarze. W pole karne zacentrował Hiszpański, a ze strzałem głową Łukasza Wolsztyńskiego w świetnym stylu poradził sobie Budziłek. W drugiej części, po nieco ponad godzinie gry, długi wyrzut z autu w pole karne Arki. Piłka spada na nogę Patryka Czarnowskiego. Dobra okazja, ale niedokładnie uderzał napastnik gości. 4 minuty później dość nieoczekiwanie odpowiada Arka. Długie zagranie Memicia trafia do Rosołka, ten znajduje się w sytuacji sam na sam, którą wykorzystuje. Gdynianie wychodzą na prowadzenie po golu wypożyczonego z Legii młodego napastnika i są na dobrej drodze do zwycięstwa. To już końcowe minuty spotkania, Arka ma rzut rożny. W polu karnym futbolówka trafia do Żebrowskiego, ten dwukrotnie staje przed doskonałą szansą, ale uderza źle i skutecznie interweniuje Budziłek. Powinno być 2-0, no ale do samego końca wynik na styku. To już końcówka 94. minuty. Długie podanie w okolice pola karnego. Arkowcy nie są w stanie wybić piłki. Dopada do niej Putiwcew. Zablokowany strzał. Jeszcze piłka trafia na nogę Mateusza Grzybka. No i Termalika ratuje w ten sposób 1 punkt. Już po raz trzeci w tej rundzie Mateusz Grzybek rzutem na taśmę zapewnia Słonikom punkt w ostatniej akcji meczu. 1-1 w spotkaniu Arki z Brugbetem. Wtorkowe i środowe granie mamy za sobą, a teraz spójrzmy już na to, co czeka nas w nadchodzących dniach. A z całą pewnością dziać będzie się dużo, bo w ciągu 10 najbliższych dni zdarzy się tylko jeden bez meczów Fortuna pierwszej ligi. Dlaczego warto w najbliższym czasie oglądać te rozgrywki? Zacznijmy pytaniem retorycznym. Pamiętacie tego pana? Jeśli interesujecie się polską piłką, odpowiedź jest chyba oczywista. Carlitos, król strzelców ekstraklasy w barwach Wisły Kraków oraz były snajper Legii Warszawa przygotował dla widzów naszego magazynu specjalną wiadomość. Hola, soy Carlitos, hermano de Rubén López, Rubio, jugador de San Decian, que está cedido del Cracovia. Nada, deciros que estoy muy orgulloso de él, muy contento, está haciendo una gran temporada, es un goleador, un jugador muy rápido, muy trabajador, con mucho remate, con mucho gol, y la verdad que es un placer tenerlo con mi hermano. Le deseo de aquí mucha suerte para lo que queda de temporada y para el club también. Un saludo, chicos.
Po koszulce słusznie mogliście wywnioskować, że dziś Carlitos broni barw greckiego Panathinaikosu, ale odległość nie przeszkadza mu w śledzeniu tego, jak radzi sobie pierwszoligowa Sandecja. Zresztą działa to w obie strony, a połączenia na linii Ateny-Nowy Sącz wykonywane są z dużą regularnością. Pues con mi hermano hablo todos los días, unas 3-4 veces por teléfono, siempre estamos hablando, comentando los entrenamientos, cómo nos sentimos y sobre todo después de los partidos para poder valorar el encuentro y poder conversar y ayudarnos uno a otro. Por supuesto, veo todos los partidos que puedo, que coinciden con mi horario, veo todos y como ya te digo, hablamos después de los partidos, yo le comento mi opinión. En lo personal tengo que apostar por lo máximo, entonces yo creo que puedo superarle. Pero bueno, tampoco es una cosa de una guerra entre hermanos ni nada de esto, es en lo personal, quiero siempre dar lo mejor de mí, meter los máximos goles posibles y todo lo que venga, pues. Podobieństwo jeśli chodzi o wygląd od razu rzuca się w oczy, a czy pod względem piłkarskim bracia również są do siebie tak podobni? Pues creo que son muy iguales en un aspecto. Somos muy ambiciosos, tenemos el gol siempre en la cabeza. Pero también hay cosas que nos diferencian, como por ejemplo que a él le gusta jugar mucho entre líneas, a mí me gusta más caer a bandas, balones al espacio. Es un poco difícil porque la gente espera mucho de mí, esperan que juegue con su estilo, pero no es así, yo tengo mi estilo propio y bueno, aparte se suma el ADN de mi hermano, entonces cada uno tiene su estilo i creo que cada uno pues es bueno en su trabajo. Dla Rubio ostatnie tygodnie to czas obfity w gole. Trzy poprzednie mecze przyniosły 4 zdobyte bramki, więc rzeczywiście, biorąc pod uwagę kwiecień, można go określić mianem goleadora. Estoy muy feliz por ayudar al equipo después de estas jornadas. Los goles son muy importantes para mí y también para el equipo. Entonces estoy feliz porque es la recompensa a todo el trabajo durante todas las jornadas, día tras día y bueno, los delanteros vivimos de esto. Nie tylko Rubio, ale cały zespół Sandecji od dłuższego czasu zachwyca formą. Podopieczni Dariusza Dudka są najlepszą drużyną Fortuna pierwszej ligi w 2021 roku i pozostają niepokonani od listopada. W poprzedniej kolejce drużyna z Nowego Sącza pokonała Widzew, mimo że kończyła mecz w 9. Nic więc dziwnego, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Bueno, el equipo está on fire. Queremos optar a todo lo que podamos, queremos entrar entre los 6 primeros, creemos en eso y estamos trabajando en ello. Yo creo que con el equipo que tenemos podemos conseguirlo. Me siento muy bien, estoy muy a gusto con el equipo, con las personas, con el club, con la ciudad. Me siento muy cómodo, estoy muy a gusto y bueno, estoy viviendo una experiencia bonita aquí, en esta ciudad. Ponad miesiąc przerwy ma za sobą lider Fortuna pierwszej ligi. Zespół Brugbetu Termaliki został w ostatnich tygodniach zdziesiątkowany przez zakażenia koronawirusem i w związku z tym przez 32 dni nie rozegrał ani jednego meczu ligowego. Po 4 z rzędu przełożonych spotkaniach podopieczni Mariusza Lewandowskiego wrócili wreszcie na boisko na mecz z Arką, no a przed Brugbetem nie lada wyzwanie, by poradzić sobie z tą sytuacją i utrzymać pierwsze miejsce w tabeli. Na pewno jestem zadowolony z zespołu, jak funkcjonował, jak grał, z tego względu, żeśmy ponad miesiąc nie grali w lidze i pewne jakieś znaki zapytania przed tym spotkaniem były. Aczkolwiek no mówię, żeśmy większość zawodników po COVID-zie dopiero w poniedziałek wróciło do zajęć. Część wraca w piątek, także dopiero od piątku będziemy mieli możliwe cały zespół w treningu. Po nadspodziewanie długiej przerwie jedno w Termalice z całą pewnością się nie zmieniło. Od początku rundy wiosennej w Niecieczy obowiązuje tak zwany grzybek time, który dał się we znaki rywalom już trzeci raz w tym roku. W meczu z Arką ponownie Słoniki uratowały remis w ostatniej akcji spotkania i po raz trzeci w tym roku zrobiły to za sprawą trafienia Mateusza Grzybka. Kolejny mecz rzędu wyrównujemy w doliczonym czasie gry i ratujemy ten remis. No i to jest budujące, bo widać, że drużyna gra do końca, łatwo się nie poddaje i nadal gdzieś tylko dwie drużyny by w stanie nas pokonać. Raz była to Arka, ale no mówię, dzisiaj remisujemy i na pewno szanujemy ten punkt. Wiemy, gdzie mamy się ustawiać i akurat tak się zdarzyło, że 3 razy piłka mi spadła pod nogi i nie zastanawiając się uderzyłem. Praktycznie 3 razy tak samo, także no fajnie, że ta piłka szuka i to jest budujące, że gramy do końca. Patrząc na całość tego meczu, to uważam, że byliśmy zespołem, który
prowadził grę, w większości meczu można powiedzieć kontrolował. Brakowało nam tylko i wyłącznie otwarcia na 1-0, tak żebyśmy wykorzystali te sytuacje, które żeśmy stworzyli. Przed Brugbetem teraz bardzo napięty terminarz. Oprócz zaplanowanych do końca sezonu kolejek, Słoniki będą bowiem musiały też nadrabiać zaległości, jakie namnożyły się przez ostatni miesiąc. Brugbet oprócz weekendów grać będzie też w 4 kolejne środy. Najbliższa szansa na ligowe punkty to jednak sobota i wyjazd do Jastrzębia Zdroju. A skoro jesteśmy w temacie przerw, ponad 9 miesięcy bez pracy pozostawał Dominik Nowak. Teraz po niespełna 300 dniach od rozstania z Miedzią Legnica wrócił on na trenerską ławkę. Debiut trenera Nowaka w roli szkoleniowca Korony Kielce nie należał jednak do najprzyjemniejszych, gdyż zakończył się on porażką 0-1 z Odrą Opole. Rok nieobecności, no ale to też taki rok, który starałem się wykorzystać. Po pierwsze na taką regenerację, odpoczynek w tym pierwszym momencie, kiedy czułem, że następuje okres, potrzebuję tego czasu spokoju i trochę czasu bez pracy, odpoczynku, zebrania sił. No teraz tych sił było dużo, także cała propozycja Korony klubu, w ogóle to dla mnie zespołu, który w oparciu o te moje pierwsze obserwacje bardzo, bardzo wtapia się w moją filozofię, także przez pryzmat pierwszego meczu. No, chcieliśmy zagrać więcej fragmentów lepszych w tym spotkaniu. To analizowaliśmy same spotkanie z zespołem. Te pierwsze rzeczywiście 10 minut energetyczne, dobre w naszym wykonaniu, momentami nawet bardzo dobre, jeżeli chodzi o pressing wysoki, tą organizację tego pressingu wysokiego. Potem słabsze okresy, gdzie gubiliśmy ustawienie, gdzie nie do końca kompaktowo dobrze funkcjonowaliśmy i nie były to dobre, nawet bym powiedział, całościowo 45 minut zespołu. Natomiast w drugiej połowie no rzeczywiście zespół zaczął lepiej funkcjonować, potrafił stworzyć sobie też sytuacje bramkowe. Szkoda, że żadna z nich moje nie wpadła, ale to też jest następna bolączka, czyli skuteczność i ta finalizacja, nad którą trzeba pracować. Korona przerwała więc dobrą pasę, którą mogła się pochwalić pod wodzą tymczasowego trenera Kamila Kuzery. Kielczanie w 4 poprzednich meczach zdobyli 10 oczek i zachowali 4 czyste kąta. Nie dziwi więc, że Kamil Kuzera pozostanie w sztabie i będzie wspierać nowego szkoleniowca. Wcześniej rozmawialiśmy o wizji prowadzenia mojej zespołu i też Kamil oczywiście wtapia się w tą wizję w 100%, także będzie moim bezpośrednim pierwszym asystentem. Czekam niecierpliwością, żeby wrócił do zdrowia i żebyśmy zaczęli pracę. Zresztą dzisiaj mieliśmy okazję też rozmawiać, codziennie rozmawiamy i powoli będziemy te wszystkie elementy wspólnie, wszyscy pracując, cały sztab, w ogóle cały klub, bo pamiętajmy, to nie jest tylko trener Dominik Nowak, to jest klub, który będzie dążył do tego, żeby właśnie zespół zaczął grać lepiej. No, nie oszukujmy się, chcemy poprawić, tak jak powiedziałem, tą ofensywę i taki jest cel. Do intensywnego czasu, który czeka pierwszoligowców, Korona przystępuje ze sporą stratą do miejsca barażowego, ale też z bezpieczną przewagą nad miejscem spadkowym. W Kielcach nie zamierzają jednak składać broni i do najbliższych spotkań podchodzą w pełni skoncentrowani. Dzisiaj powiedziałem to zawodnikom, nie zdajemy broni, bo chyba to byłoby nienaturalne, żeby na tyle kolejek przed końcem jeszcze powiedzieć sobie, nie powalczymy o baraże. Będziemy walczyć o oczywiście jak najwyższe miejsce, o baraże, ale też tak jak powiedziałem piłkarzom, nie cofniemy się przed tym stylem, który będziemy chcieli już wprowadzać i to jest dla nas też bardzo ważne w perspektywie rozwoju tych piłkarzy, zawodników czy zespołu na przyszłość. Więc cel też, tak jak powiedziałem, taka dokładna weryfikacja całej kadry, całego zespołu przed nową rundą, a gdzie ona będzie, to jeszcze nie wiemy. Nie zamykajmy drogi, ja nie jestem osobą, która składa broń, czy ktokolwiek, czy piłkarze. Chcemy walczyć cały czas o baraża, a jeżeli już będą baraże, no to będziemy walczyć, wiadomo, o ekstraklasę. Jednym z ciekawszych wydarzeń 27. kolejki będzie natomiast powrót do Nowego Sącza Radosława Mroczkowskiego. Człowiek, który wielu kibicom kojarzy się właśnie z Sandecją, teraz postara się zatrzymać klub, z którym stosunkowo niedawno świętował awans do Ekstraklasy. Był sezon 2016-2017, przed którym mało kto stawiał Sandecję w gronie głównych kandydatów do awansu. Klub z Nowego Sącza, który do tej pory nigdy nie zaznał smaku gry w krajowej elicie, pod wodzą trenera Mroczkowskiego stał się jednak rewelacją i na 3 kolejki przed końcem sezonu z przewagą 9 punktów nad drugą wówczas Chojniczanką przypieczętował swój awans do Ekstraklasy. Myślę, że to też fajny moment dla chłopaków. Nikt tego wcześniej nie przerabiał i nikt nie było. To jest nowa sytuacja i oni też widzą w czasie gry, bo są pełne trybuny, jest fantastyczna atmosfera, są kibice, wszyscy są, no, oczekują tego momentu, bo też żeśmy sobie nie
nie wyobrażali, że będziemy mieli dystans. Raczej wydawało się, że będzie to walka na punkt 2 i gdzieś na styk, a w tej chwili stworzyliśmy sobie trochę komfortu. Sandecja zakończyła tamten sezon z przewagą 3 oczek nad wiceliderem i do spółki z Górnikiem Zabrze awansowała do krajowej elity. Radość jest duża i satysfakcja z całego sezonu. Takiego udanego, który wieńczy dzieło i który daje nam znów takiego pozytywnego kopa do tego, żeby zmierzyć się na poziomie ekstraklasy. Na pewno fajne wyzwanie, na pewno przed nami dużo, dużo ciężkiej pracy, ale się tego nie boimy, bo podobnie było też na początku tych przygotowań. Udało nam się wiele tutaj też pokonywać różnych problemów i w efekcie mamy taki fajny moment jak dzisiaj. Nastroje w Nowym Sączu były więc szampańskie, ale automatycznym celem na kolejny sezon stało się przygotowanie drużyny, która będzie w stanie utrzymać się w elicie. Ekstraklasowa rzeczywistość nie była już jednak dla Sandecji aż tak przyjemna, gdy po 18 kolejkach zespół z ledwie 2 zwycięstwami i 14 zdobytymi punktami okupował dno tabeli, w Nowym Sączu podjęto decyzję o rozstaniu z Radosławem Mroczkowskim, który w Sandecji pracował łącznie przez prawie 2 lata. Misji utrzymania w Ekstraklasie podjął się wówczas Kazimierz Moskal, dzisiejszy trener pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec, ale ta sztuka w Nowym Sączu się nie udała. 12 maja 2018 roku po porażce z Krakowią faktem stał się więc powrót Sandecji na zaplecze Ekstraklasy, na którym występuje do dziś. To, co Radosława Mroczkowskiego z Sandecją łączy w roku 2021, to dobra postawa w rundzie wiosennej Fortuna pierwszej ligi. Mecz resowi z Sandecją, który zaplanowano na środę 28 kwietnia, zapowiada się więc naprawdę ciekawie, ale w trenerze resowi nie wzbudza on dodatkowych emocji. Kolejne spotkanie, kolejne ważne dla nas o punkty, tak mogę bardzo ogólnie powiedzieć, bo nie zagłębiam się w jakieś szczególne tutaj statystyki, ani nie popadam w jakąś szczególną euforię z tego powodu. Na pewno skupiamy się na tych meczach, które są i jeżeli będzie to według naszej myśli, no to będziemy mieli powody do radości. Tego byśmy bardzo chcieli, bo to jest nam potrzebne, a statystyki zostawiam wszystkim, którzy się tym interesują. Na pewno pracujemy nad każdym elementem, żeby podnosić zespół trochę na wyższy poziom. Cierpliwość, długofalowość, stabilizacja to zjawiska nieczęsto spotykane w dzisiejszej piłce, ale są też wyjątki. Dopiero co 5 lat pracy w Rakowie Częstochowa stuknęło Markowi Papszunowi, ale jest w Polsce na szczeblu centralnym jeden trener, który pracuje w swoim klubie dłużej. Tomasz Tułacz prowadzi Puszczę Niepołomice nieprzerwanie od sierpnia 2015 roku, czyli już prawie od 6 lat. Duża zasługa tego, że jestem tutaj 6 lat, to jest z osób, z którymi współpracuję, osób, które zarządzają klubem. Ich cierpliwość, ich wizja funkcjonowania klubu i to, jak postrzegają moją pracę i oceniają pracę moją i sztabu naszego, pozwala na to, że jesteśmy tu już 6 rok. Mało tego, nie tylko jesteśmy, realizujemy pewne postawione cele i myślę, że też w dużym stopniu spełniamy pokładane w nas oczekiwania, czyli gra zespołu, postawa zespołu i miejsce, które zespół zajmuje, a przede wszystkim w jakiej lidze gra, powoduje, że obydwie strony są zadowolone. Jakie wyniki notuje klub z Niepołomic pod wodzą Tomasza Tułacza? Z każdym sezonem coraz lepsze. Puszcza w roku 2017 wywalczyła awans na zaplecze Ekstraklasy i od tego momentu w każdym kolejnym sezonie zajmuje w pierwszoligowej tabeli miejsce wyższe niż w poprzednim. Do tego dorzucamy 3/4 finały Pucharu Polski i wyrzucenie za pucharową burtę ekstraklasowych Korony Kielce, Wisły Płock czy dwukrotnie Lechii Gdańsk. Nasze aspiracje są one jasne i to jest żadna tajemnica. My chcemy grać na jak najwyższym poziomie do tego, co możemy osiągnąć. Ktoś może to odebrać różnie, ale dla mnie jest to sytuacja, w której staramy być się najwyżej, czy zająć jak najwyższe miejsce sportowe do potencjału, który możemy posiadać w drużynie i mam poczucie, że tak się dzieje. Może przyjdzie taki moment, w którym będzie nam dane stworzyć taki zespół i taką drużynę, która powalczy o najwyższe cele i próbę gry na najwyższym poziomie, ale na dzisiaj ja mam takie poczucie, że jesteśmy albo bardzo dużo robimy, żeby być u szczytu tego, co
na co stać zespół, na co stać klub. I to jest ważne, chociaż cały czas nas jest głód osiągania jeszcze lepszych wyników i to mnie bardzo cieszy, bo to jest sens naszej pracy. W tym sezonie przed Puszczą kolejne wyzwania. W najbliższą środę drużyna z Niepołomic spróbuje znaleźć sposób na lidera, mierząc się z Brukbetem w derbach Małopolski. W pierwszym meczu tych drużyn padł bezbramkowy remis, a jak będzie tym razem? Chyba najbliższy zespół, który jest najbliżej położona miejscowość, najbliżej położona Niepołomic i zawsze te pojedynki to już nawet nie wchodzi w pod kątem derbowym, ale lubimy się mierzyć z Termaliką, bo jest to zespół o jasnych aspiracjach, świetnie zarządzany przez państwo Witkowskich i jeżeli chodzi o stworzenie warunków do pracy czy warunków infrastrukturalnych. I to jest taki mecz, w którym my nic nie musimy, no możemy. No Termalika na pewno będzie chciała osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik, bo jest głównym faworytem do awansu. Jedynym zespołem, który najbliższe trzy mecze rozegra jeszcze w kwietniu, jest Widzew Łódź. Widzewiacy rozegrają trzy spotkania między 23 a 30 dniem kwietnia, co stanowić będzie dla zespołu prawdziwy moment prawdy. Beniaminek, który ma wielkie ambicje, po dobrym starcie wiosny złapał lekką zadyszkę, zmienił trenera i walczy o to, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Trzy najbliższe spotkania zagramy w przeciągu tygodnia, ale na pewno musimy się skupić na każdym kolejnym, a nie myśleć o tych dwóch następnych i jak najlepiej punktować, żeby jeszcze mieć szansę i powalczyć o te baraże. Rozstanie z trenerem to też poniekąd nasza wina, bo wiadomo, że przez te poczynania na boisku najbardziej obrywa się trenerowi. Jak zareagowała drużyna, na pewno ciężko określić, jak zareagowała, bo przegraliśmy ten ostatni mecz, ale wydaje mi się, że jednak zawsze ta świeża krew trenera może pomóc, także miejmy nadzieję, że w najbliższych meczach już pokażemy się z lepszej strony. W tym sezonie raz się tak zdarzyło, że graliśmy w środku tygodnia i na dobre nam nawet to wyszło, także miejmy nadzieję, że po prostu będziemy myślami przy meczach, a nie wszystkim dookoła i to lepiej podziała na drużynę. Jakub Wrąbel to jedna z jaśniejszych postaci Widzewa w rundzie wiosennej. Bramkarz, który dołączył do drużyny zimą, zamieniając ekstraklasową Wisłę Płock właśnie na Łódź, udowadnia swoją wartość dobrymi występami. Gdzieś już w poprzednich sezonach też schodziłem do tej pierwszej ligi. Na pewno chcę tutaj zbierać cenne doświadczenie. Tak jak choćby w ostatnim sezonie awansowałem do ekstraklasy ze Stalą Mielec, ale nie było mi tam zostać. Nimi dostałem szansę w Wiśle Płock, także skorzystałem z tej opcji, która należyła się w Widzewie i nie ukrywam też, że chciałbym po prostu zostać tu na dłużej. Mam nadzieję, że z Widzewem osiągniemy większe sukcesy. Wydaje mi się, że praktycznie do ostatniego meczu ten awans jest realny. To w pierwszej lidze, jak i w ekstraklasie, wszystko się może wydarzyć, także trzeba wygrywać każdy kolejny mecz i wydaje mi się, że nie znajdziemy takiej osoby w szatni, która nie chciałaby awansować. W ciągu 8 najbliższych dni Wrąbel i jego koledzy z zespołu przejdą prawdziwą wiosenną weryfikację. Mecze z Górnikiem Łęczna, GKS-em Bełchatów i Miedzią Legnica mają pokazać, które z wiosennych oblicz Widzewa jest prawdziwe i jaki cel rzeczywiście można postawić w Łodzi na sezon 2020-2021. Na koniec popatrzmy na to, jak prezentuje się w szczegółach harmonogram gry w dwóch najbliższych kolejkach. Od piątku do niedzieli kolejka numer 26, w której na sportowych kanałach Polsatu obejrzymy mecze Widzewa z Górnikiem, Korony z ŁKS-em i Arki ze Stomilem. Pozostałe spotkania jak zawsze będą transmitowane na platformie IPLA. Od wtorku czekają nas natomiast zmagania w 27 serii spotkań. Kamery Polsatu będą w niej na meczach GKS-u z Widzewem, ŁKS-u z Radomiakiem i na starciu GKS-u Jastrzębie z GKS-em Tychy. Sześć pozostałych spotkań znajdziecie w IPLA, tam m.in. mecze Sandecji z Resowią czy Brukbetu z Puszczą. Porządkując więc pierwszoligowe plany na najbliższe dni. Od piątku do niedzieli mecze. W poniedziałek nasz magazyn Fortuna pierwszej ligi, a od wtorku do czwartku ciąg dalszy boiskowych emocji. Jeśli nie chcecie przegapić ani jednej bramki, jaka padnie na zapleczu Ekstraklasy, pamiętajcie, by subskrybować kanał Łączy Nas Piłka TV i oglądać to, co dla Was przygotowujemy.